Dzień dobry, po raz 25. Szanowni Państwo, dziś odcinek dłuższy. Będzie sporo dźwięków, a ja postaram się mało mówić, tak żeby ten odcinek bardzo, bardzo długi nie był. Dziś trzy utwory muzyczne. Moja wersja ludowej pieśni Amazing Grace, kojarzonej z dźwiękiem dud oraz ze Szkocją. Ja wykonam ją na okarynie oraz na pianinie i tam jeszcze jakichś innych też instrumentach. Potem taki utwór muzyczny, w którym spróbowałem naśladować dźwięki przyrody za pomocą okaryn. I na końcu taka mała apokalipsa, stworzona we współpracy z gitarzystą jazzowym Markiem Kądzielą, który przyjął moje zaproszenie do cyklu ZPT. Zapraszam. Utwór Amazing Grace został stworzony przez Johna Newtona i po raz pierwszy został opublikowany w 1779 roku. I według informacji, które znalazłem w internecie, ta pierwotna melodia nie przetrwała do dziś. Dopiero potem została stworzona nowa i w tej nowej melodii właśnie jest element szkockiej pieśni ludowej. Także to kojarzenie Amazing Grace, pieśni napisanej, stworzonej przez Anglika, kojarzenie jej ze Szkocją wcale nie jest takie błędne, tym bardziej, że w latach 60. zespół wojskowy Royal Scots Dragon Guards stworzył instrumentalną wersję wykonaną na dudach. I bardzo często, kiedy słyszymy melodię tego hymnu Amazing Grace, no to od razu słyszymy dudy i kojarzy nam się Szkocja. W mojej wersji około 80-letnia porcelanowa okaryna z niemieckiej manufaktury Meissen, po polsku Miśnia, którą dostałem po koncercie w Radomsku, w moim rodzinnym mieście, półtora roku temu. Pan Jacek i pani Mirosława dali mi tę okarynę, to jest ich pamiątka rodzinna, została mi przekazana i dalej może rzeczywiście służyć jako instrument muzyczny i za chwilę to udowodnię. Pan Jacek i pani Mirosława założyli Fundację Inicjatyw Kulturalnych, której kiedyś byłem stypendystą. Pani Mirosława odeszła już z tego ziemskiego świata do tego lepszego świata i chciałbym właśnie ten utwór na tej okarynie zadedykować pani Mirosławie. Do stworzenia wizualizacji do tego utworu posłużyło takie właśnie oto zdjęcie tej okaryny. Thank you.
okazuje się, że ta duża okaryna, którą ostatnio skleiłem, bardzo dobrze się skleiła. Przed chwilą w tym utworze też było ją słychać. Jeśli jej nie usłyszeliście, załóżcie dobre słuchawki, wsłuchajcie się w drugiej części utworu, słychać takie basowe, okarynowe buczenie. To właśnie ta naprawiona okaryna. Nie wiem, czy Państwu się coś takiego zdarzyło, ale mnie kiedyś zdarzyło się, że nagle znalazłem się na takiej ogromnej łące, na której były, nie wiem, chyba miliony kwiatów i chyba miliony pszczół, może setki tysięcy, nie wiem, nie znam się na tym, ale olbrzymia ilość pszczół tam latała, zapylała te kwiatki i było słychać muzykę, takie buczenie, no bardzo głośne to wszystko było i to brzmiało trochę tak, miałem takie wrażenie, jakby orkiestra, która próbuje się nastroić, znaleźć wspólną tonację i tak cały czas szuka i te tonacje tak się przenikają. I kiedyś prowadziłem warsztaty muzyczne w Filharmonii Gorzowskiej. Tam z grupą młodzieży mieliśmy możliwość zagrania naraz na 25 okarynach i okazało się, że w momencie, kiedy każdy wydaje jakiś taki stały dźwięk, taka ilość okaryn trochę brzmi jak właśnie rój pszczół, który sobie lata na łące. Ja sam nie jestem w stanie tego efektu odtworzyć, ale spróbowałem coś właśnie w tym stylu nagrać. I w przypadku tego utworu sytuacja jest taka, że obraz jest ściśle powiązany z dźwiękiem i należy słuchając patrzeć na obraz, a patrząc na obraz słuchać tych dźwięków, które stworzyłem. Zapraszam.
Marek Kądziela, znakomity gitarzysta jazzowy z Łodzi. To jest ciekawa historia, bo my dotychczas nie spotkaliśmy się na żywo. Dziś po raz pierwszy w ZPT ktoś, kogo jeszcze tak naprawdę na żywo nie poznałem. Mamy tylko kontakt internetowy. Marka można usłyszeć w wielu różnych projektach, w jego solowych. Na przykład właśnie ta płytka, serdecznie polecam, zaraz do niej wrócę. Marek jest też gitarzystą bardzo ciekawego projektu muzycznego, zespołu muzycznego, który się nazywa Odpoczno. Jest to zespół, który zajmuje się tworzeniem współczesnych interpretacji pieśni regionu opoczańskiego. Właśnie przygotowują premierę nowego singla, także zapraszam Państwa do tego, żeby się zainteresować zespołem Odpoczno. Płyta Marka i tutaj właśnie znajduje się taki utwór Last Coffee at the Soyuz Spacecraft. Taki psychodeliczny, transowy, bardzo mi się spodoba. Cała płyta mi się podoba, ale ten utwór też jakoś szczególnie przykuł moją uwagę. Wiedzą już Państwo, że lubię też takie ambientowe, transowe, psychodeliczne klimaty. No i poprosiłem Marka, zaprosiłem go do ZPT, zgodził się i powiedziałem: Marek, jakby coś takiego w tym stylu właśnie było. Jak już dostałem od Marka utwór, to zastanawiałem się, czy tam nie użyć jakichś elektronicznych instrumentów, ale postanowiłem właśnie zderzyć z tym elektronicznym brzmieniem brzmienia instrumentów tylko i wyłącznie etnicznych i akustycznych. No i powstał taki utwór, w którym no, nie dało się nie odnieść do tego tytułu z Marka Płyty. Jeszcze raz powtórzę, utwór na Marka Płycie, który zainspirował mnie do tego, żeby Marka zaprosić do współpracy, nazywa się Last Coffee at the Soyuz Spacecraft, a utwór, który stworzyliśmy wspólnie, ma tytuł To Take 3, czyli ostatni prom ze stacji Kosmodrom. To Take 3.